Jakie blaty wybrać do kuchni, część druga. Po więcej zajrzyj, jak urządzić kuchnię. Dzisiaj mówię blat laminowany, bo on jest najbardziej popularny. Tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, blat laminowany składają się najczęściej z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL, czyli kilkustronna warstwa tworzyw sztucznych, która jest wzmocniona, zaimpregnowana żywicami syntetycznymi. Mogą imitować drewno, kamień, marmur, beton, bardzo różną strukturę, także wybór kolorystyki jest olbrzymi. Istnieją różne wykończenia krawędzi. W zależności od producenta masz do wyboru wykończenie obrzeżem lub postformingiem. Blaty tego typu mają zakrzywione krawędzie. Brak łączeń, jak w przypadku blatów z doklejonymi bokami. Przez to nie mamy problemu z wnikaniem wody czy brudu, jeżeli coś tam się uszkodzi. Gładka powłoka laminowana jest owinięta wokół zaokrąglonej krawędzi i biegnie dalej po spodzie blatu roboczego i zabezpiecza ten. Plusy: odporność na ścieranie, uderzenia i zadrapania, ale nie tak mocno jak w przypadku na przykład kamienia, czy granitu, czy konglomeratu kwarcytowego. Nie możemy też odkładać gorących naczyń. Musimy uważać, nie kroimy na takim blacie oczywiście. Jeżeli on ma część z doklejką od przodu, to też trzeba uważać, żeby tam gdzieś nie uderzyć, bo jeżeli zostanie uszkodzona krawędź, to wtedy też może wnikać woda. Są bardzo tanie, tańsze niż inne blaty i bardzo popularne. Wielu producentów wykonuje właśnie takie blaty. Ale oczywiście nie jest to naturalny materiał, czyli udaje na przykład, tak jak w tym przypadku, marmur. Marmurem oczywiście nie jest. W kolejnych częściach pokażę inne rodzaje blatów. Jestem ciekawa, jaki blat w kuchni u siebie macie. Dajcie znać w komentarzu.